Jeszcze raz bardzo serdecznie witamy wszystkich na kolejnej części uroczystych, dorocznych obchodach parafialno-gminnych Dożynka w Kałuszynie. Brawo! W tym wspaniałym i jakże niepowtarzalnym dniu dzieła dożynkowe prezentują zespół Kasianiecka, zespół Razem, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kałuszyn, Nowe Groszki, Stare Groszki, Gołębiówka, Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów, koło Kałuszyn, miejscowość Patok, Falbogi, Leonów, Milew, Olszewice, Przytoka, Ryczołek, Wąsy, Wity, Mroczki, Gujszcz i Kazimierzów. Starostami tegorocznych dożynek są państwo Milena Abramowska i Mariusz Wąsowski. Pani Milena Abramowska wraz z mężem Dariuszem mieszkają w miejscowości Kluki. Mają 8-letnią córkę Klaudię. Mąż pani Mileny jest delegatem naszej gminy do Mazowieckiej Izby Rolniczej. W Klukach wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni niespełna 40 hektarów, z czego 35 hektarów to grunty własne. Państwo Abramowscy prowadzą działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, gdzie produkcja prowadzone jest metodami ekologicznymi. Gospodarstwo posiada certyfikat ekologiczny. W gospodarstwie uprawiane są zboża i użytki zielone oraz hodowane kury nioski, karmione paszami z własnego gospodarstwa. W jednym cyklu hodowane jest 1000 sztuk niosek. Jajka dostarczane są do punktu zajmującego się skupem jaj. Aby gospodarstwo mogło uzyskać certyfikat, musi spełniać określone warunki. Na przykład nie stosuje się mineralnych nawozów azotowych. Wszystkie używane nawozy muszą być naturalne, a także żadnych niedozwolonych środków ochrony roślin. Standardowo okres przestawiania gospodarstwa trwa 2 lata, a w przypadku upraw wieloletnich, sadowniczych, innych niż trawy czy pastwiska, 3 lata. Na produkty ekologiczne jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku żywności. Polscy rolnicy oraz przedsiębiorcy posiadający wydany certyfikat zgodności produkcji ekologicznej mogą rozwijać sprzedaż swoich produktów w krajach Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Starostą dożynek jest również pan Mariusz Wąsowski. To rolnik z miejscowości Zimnowoda. Pan Mariusz jest żonaty, żona Joanna. Mają 2 córeczki, 4-letnią Urszulę i niespełna 1,5-roczną Igę. Działalność rolnicza w rodzinie państwa Wąsowskich ma wielopokoleniową tradycję. Obecnie gospodarują Mariusz z żoną, jego brat Grzegorz z żoną oraz rodzice Andrzej i Agnieszka Wąsowscy. Pan Mariusz prowadzi własne gospodarstwo o powierzchni 35 hektarów, ukierunkowane na chów bydła mlecznego. Aktualnie stado liczy około 120 krów mlecznych. Gospodarstwo to wyposażone jest w podstawowe maszyny rolnicze, ciągnik sprzęt towarzyszący. Wspólnie z rodzicami posiadają m.in. kombajn zbożowy, przyczepę samozbierającą do trawy, a całe gospodarstwo jest w wysokim stopniu zmechanizowane. Rodzinne gospodarstwo jest ciągle rozwijane. Prowadzone są inwestycje w park maszynowy i budynki. Obecnie rodzina gospodaruje na powierzchni około 180 hektarów, grunty własne i dzierżawione.
To tak w wielkim skrócie tyle o naszych starostach tegorocznych dożynek. O pani Milenie Abramowskiej i Mariuszu Wąsowskim. Już za chwilę moment przekazania chleba. Do obrzędu przekazania i dzielenia chleba zapraszam na scenę. Pana burmistrza Arkadiusza Czyżewskiego. Księdza proboszcza Władysława Szymańskiego. Oraz starostów tegorocznych dożynek Milenę Abramowską, Mariusza Wąsowskiego. Przewodniczącego Rady Miejskiej Bogusława Michalczyka. Zastępcę burmistrza Henrykę Sęktas. Szanowny panie burmistrzu, czcigodny księże proboszczu, w imieniu rolników gminy Kałuszyn i tych wszystkich, którzy brali udział w zbieraniu zboża tego roku, przekazujemy ten świeży bochen chleba, upieczony z mąki z tegorocznych zbóż, symbol dostatku. Dzielcie chleb i wszystkie dobra społeczne sprawiedliwie, aby nikomu na tej ziemi kałuszyńskiej ich nie zabrakło. Szanowni państwo, starostowie, przyjmuję ten chleb z ogromnym szacunkiem i z ogromną pokorą. Ten wspaniały chleb wypieczony z tegorocznego ziarna, będącym wynikiem trudu i pracy wszystkich rolników. Będę starał się, aby ten chleb był dzielony w naszej gminie równo i sprawiedliwie i wszelkich starań dochowam, aby tego chleba nigdy nikomu w tej gminie nie zabrakło. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, jako proboszcz tej wspólnoty chcę także zaakcentować wielką prawdę, która kryje się w tym chlebie. Owoc rolniczego trudu, wysiłku, cierpienia, potu. W przedziwny sposób to dzieło, jakim jest chleb, wpisuje się w twórcze dzieło samego Stwórcy Boga. To Bóg przecież skierował do ludzi, czyńcie sobie ziemię poddaną. Ziemia nie jest nam dana, ale zadana. I to zadanie w sposób szczególny wykonują polscy rolnicy. Szczęść Boże, Bóg zapłać za ten chleb, by go nie zabrakło na naszych stołach, by też ten chleb towarzyszył nam w ciągu tego najbliższego roku do następnych żniw. Niech wam Bóg błogosławi, niech was szerze, drodzy rolnicy. Szczęść Boże. Zapraszamy wszystkich wspaniałych gości do dzielenia się chlebem, a na scenę zapraszamy zespół Razem. Bez prawdy ci się rodzi, bo nasze
ogródeczku rośnie różyczka, na twój mi Marysiu mego kuniczka. Nie napoi, bo się kunia boi, bo się kunia boi, bo jeszcze młoda. On jeszcze młoda. W moim ogródeczku rośnie rozmaryn, powiedz mi Marysiu, kto cię omami. Jasieńkowe oczka, co się w im serduszku tak zakochały. Jasieńkowe oczka, co się w im serduszku tak zakochały. W moim ogródeczku rośnie lelia, powiedz mi Marysiu, czy będziesz moja. Thank you.
tańcuj, tańcuj, aż wawo, aż wawo. Raz na lewo, na prawo, tańcuj, tańcuj, wokoło, wokoło. Tańcuj, będzie wesoło, wesoło. La, 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 la. Dziękujemy bardzo serdecznie zespołowi międzypokoleniowemu Razem.